Cześć kochani, z tej strony Kawiórka, tylko szybko chciałam wam powiedzieć, że jeśli nie oglądaliście części pierwszej, to proponowałabym pierw iść do części pierwszej, a później wrócić do tej części drugiej, bo inaczej to nie będzie miało za bardzo sensu dla was. Więc zaczynajmy część drugą z Mamasitą. Jakie są tu siłownie? Siłownie są tu takie jak w Polsce, tylko się inaczej nazywają. Większość siłowni tutaj jest 24 na dobę, bo niestety czy stety ludzie tutaj, nie tylko Anglicy, oczywiście my i różni inni ludzie z innych krajów, pracują ciężko, pracują nocki, dniówki, poranki, północki, jakiekolwiek godziny sobie możecie wyobrazić, tak ludzie pracują. Niektórzy po 6 godzin, później idą na 2 godziny do domu spać, czy 4, znowu idą na 6 godzin, niektórzy walą po 16, walą. Niektórzy pracują po 16 godzin i niestety tak jest, więc taka siłownia 24 na dobę musi być i to nie jest. Tu, gdzie my mieszkamy, nie powiem wam nazwy, bo będziecie mnie później prześladować. Tu, gdzie my mieszkamy, to jest naprawdę duża area, duża dzielnica i mamy tutaj ile siłowni? Tak, jest Pure Gym, no tak, jest ten Unset. 4? Raz, dwa, trzy, jest podziemnych z dwie chyba. Może z 5. Oj, na samym, może więcej. Na samej High Street masz jedną, no. Potem tu masz Pure Gym drugą. Tą koło nas masz z basenem trzecią. A no właśnie, koło nas 5 minut od naszego domu jest. Może z 5 siłowni gdzieś tak, ale bardzo blisko. Takich, że dosłownie 10-5 minut, nie? No, to tak bliziutko. No z 5. To mamy dużo siłowni. To rzeczywiście trzeba przyznać, że tutaj oni tak o to dbają, żeby mieć dużo siłowni. A co najmniej 3 z nich są mega wielkie. Tak. One są po prostu tak duże. Nasza jest bardzo duża. Tak, jest bardzo duża, nie ma basenu, ale za to inne mają baseny, więc można sobie wybrać co się chce. Tak. My jesteśmy w Pure Gymie, czyli znanej na całą Anglię, nie wiem, w Polsce chyba nie ma Pure Gymów, nie? Nie. Jest po prostu pełno sprzętu, ale nie ma basenów, nie ma sauny, a byłam naprawdę w wielu siłowniach i po prostu siłownie z basenem, z jacuzzi, z masażami są bardzo fajne i przydatne, ale zazwyczaj są albo droższe, albo daleko od domu, albo 24 godziny. U nas na przykład na siłowni w Pure Gymie jest fajne to, akurat my z tego nie korzystamy, ale to pomyśleli o kobietach pewnie z innych krajów. Aha, wiem, że wiem, jest co chcesz osobna powiedzieć. Sala dla tylko i wyłącznie kobiet. Tak. Ale to jest w jednym, jakby w jednej, w dużym pomieszczeniu naszym, gdzie chodzimy do siłowni, tej wspólnej. Obok jest wydzielone, zamknięte za drzwiami. Tylko dla kobiet. Tylko dla kobiet, więc to też jest fajne, bo może no, nie każde kobiety chcą razem z mężczyznami trenować, tak, ale chciałyby w tej siłowni 24-godzinnej też i w trenować. Tym miejscu, na przykład idą z chłopakiem, chłopak idzie trenować tu, kobieta do głównej, idzie a kobieta idzie do swojej sali. Też fajnie, nie? Oczywiście, spoko. Oczywiście faceci nie mają osobnej sali, no bo po co mają mieć tak osobną, skoro mogą z nami kobietami trenować, ale czy na odwrót. Chcą. Nawet fajnie pomyślane, tak, oczywiście no, my tam tak, no, to jest obojętne, ale są kobiety, które chcą być tylko i wyłącznie same, więc dokładnie. To jest też ciekawe, nie? I jeszcze, ile takie siłownie kosztują? A różnie, najtańsze od 15 funtów, nawet w sumie 10, jak to dobrze traficie. Co? Bo ich oczy będą boleć. Pomyślałam, że są na picie. Dobra. Siłownie ogólnie kosztują około od 10-15 funtów do wzwyż nawet i 65-70, ale to już jest naprawdę fajna siłownia i nie w naszej dzielnicy. W naszej dzielnicy jest 30 funtów może, no. Ale to już jest fajna, ekskluzywna i tak jak mówię, ma jacuzzi, ma saunę suchą, saunę mokrą, ma basen, to i tamto, jakieś masaże. A, czy biegam na siłowni? Prawie no, w ogóle. Tylko trochę, no, dosłownie 5 minut biegania i to wszystko. Wystarczy 5-10 minut rozgrzewki, Sandra. No tak, ale ja na przykład, ja chcę trochę schudnąć a też. A to tak, to powinnaś biegać, biegać. Powinnam, właśnie. No, to zależy, co kto chce. No, ale ja nie lubię, no jak mam biegać, jak nie lubię? No, to też prawda. No, to a ja bym pobiegała koło domu. Ja bym pobiegała, a to ja tu idę pobiegać, dobra. Ty gadaj sobie z... Ej, no poczekaj, gdzie idziesz? To ja idę z tobą. No, będziemy pobiegać przecież. Ale w sumie to ja nie mówię... O, osze. Co? Co osze? W sumie to ja nie muszę biegać, bo ja nie chcę schudnąć. No, ale ona chce schudnąć, nie ja biega, chcę schudnąć, nie? Tak. A właśnie, mama chce przytyć. Nie wiem po co, bo pięknie wygląda. Nie musi tyć, ani chudnąć, ani nic. Ale dobra, chcę przytyć, a ja chcę troszeczkę schudnąć. Zwłaszcza teraz, jak przytyłam po wakacjach około 5 kilo. Boże. A dziękuję ci, kochanie. Proszę. Jaki refleks. No właśnie, 10 minut później, ale spoko. Przetrawiłam dopiero. Ej, nie wiem czy zauważacie, ale się robi bardzo szaro.
Ale z tyłu mamy ładny view za to, nie? Ty, oni tam lasek? Chyba walnęli. Co walnęli? On chyba wjechał w mur, w dom tam, patrz. A, może. Aha. To ciekawe. Tutaj co chwilę ktoś coś wjeżdża. No, robiłyśmy wczoraj vloga i też zaczął się palić autobus, tak. Czy coś, no nie wiem, tam gdzieś będziecie mieli tutaj tu też film. Tak, tutaj coś dzieje. Bym nagrała, ale policja się na nas patrzy, więc lepiej nie, bo jeszcze nam kamerę zabiorą. No właśnie. Tak jak ostatnio, jak biegałam sobie po tym, po shopping center, po centrum handlowym, biegałam z kamerą i za mną biegał ochroniarz. Znaczy nie tak, że biegał, ale wiecie. Hej, hej, dawaj tą kamerę, mi łapie za kamerą, więc zostaw chłopie moją kamerę. Albo jak z tobą byliśmy, pamiętasz? No, no, no. Co też tego, że tam się rzucił, te, mama w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. On nas krzyczy, mama gada do mnie, idzie, ja mówię, kurczę, co ona nie widzi tego faceta? Widziałam, on się drzeł. No. No co? Nagrywać no się nie można. Można. No właśnie. Ej, słuchajcie, mamie jest zimno. Mama sobie poszła pobiegać, nie wiem, czy ją widać. Mamacita! Mamo, chodź tu bliżej, bo cię nie widać. Już biegnę do ciebie. Ale gdzie ty widzisz? Gdzie ty biegniesz? Aha. No gdzie ty biegniesz? No, no i my się zawsze tak dogadujemy, słuchajcie. No dawaj. No to może pokażemy wam, jak się rozgrzewam na siłowni. A ja tam nie byłam na siłowni, to boli. No jak to, bardzo ćwiczymy, to się tak. A ten policjant się tam gapi. A dwóch ich tam już jest. Oj, tam cały ten. O, sztab cały. Cały sztab policji. A, bo oni biorą samochód, to wypadek tam był. No. Kurczę, bym wam pokazała. Poczekajcie, poczekajcie. Cicho, cicho. Ale nie widać, bo jest schowany za drzewem. No nic, ale zobacz, widać tu miga. On znowu policja jedzie. To do tego? O właśnie, może teraz z tej strony sobie. Aha. Boże. Oj, mama sita. No to co? O, już księżyc wychodzi, ej. Aha. Ej, słuchajcie, już jest późno i w ogóle, wiecie co? Powiem wam tak, to było takie spontaniczne i głupie, nie wiedziałyśmy, co mam nagrać. Mówię, chodź, mamo, ponagrywamy. O, pobiegamy. A czekaj, ej, jak widzieliście ten film, słuchajcie, spójrzcie tutaj na ten film, musicie go kliknąć koniecznie, a tam musicie zobaczyć, jak mama biega. Nie wiem, która to była minuta, ale biega coś w stylu. Czekaj, ostrość, pyk. No nie, za ciemno, nie ma ostrości. No. No patrz, ostrzy na ciebie, a nie na mnie. A ja jestem bliżej, hej! Tam musicie zobaczyć, bo tam mama tak biega. Pamiętasz? No a, to było na Fuercie. No na Fuercie, właśnie na mówię, zobaczcie ten film. O, właśnie tak. O, mama tak biegnie, dosłownie. Co? Ja się tak cieszyłam. No. No, fajnie się cieszysz. A tam było morze. No. Piękne. A tu też może. Nie, tam był ocean. A tu też może pójdziemy tam, może pójdziemy tam. A nie, no tam był ocean, nie może. No. O, panowie policjanci tak drepczą i się patrzą na nas. Dobra, chowamy mandżury. Myślę, że jakieś wariatki z psychiatrykowa uciekły, zaraz nas zamknął. W sumie nie wiedziałyśmy, jaki film chcemy nagrać. Tak chciałyśmy wyjść, coś ponagrywać dla was w plenerze, bo zawsze jestem w domu albo w tym pokoiku panterkowym, więc chciałeś wyjść i ponagrywać, ale już jest tak ciemno i w sumie nawet nie wiem, co chcieliśmy ponagrywać, no i o. Patrz, jak się ostrza na ciebie na twarz. Hej! Więc słuchajcie, dajcie nam znać, czy film wam się podobał. Jeśli tak, napiszcie w komentarzach, że chcecie więcej filmów z mamą albo jakichś treningowych, cokolwiek chcecie, dajcie mi znać. Na pewno to będę czytać, będę wam odpisywać na te komentarze. Dajcie wielkie kciuki. Dajcie wielkie kciuki dla Mamacity, jeśli wam się podobało. Dla mnie też możecie tam jednego kciuczka tam tak pyk przykleić. Kto by bzdety chciał oglądać? Mamo, spokojnie, spokojnie, jakie tam bzdety? No my tu całkiem mądrze gadamy. I zasubskrybujcie się, jeśli nie Boże, ratunku! Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie i o tym dzwoneczku obok subskrypcji. Tak, tak. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym vlogu, filmie, czy w ogóle challenge.